Siema, z tej strony Zipek i jak widzicie jesteśmy w gierce Battle Royale. W związku z tym, że na ostatnim update'cie po prostu wszyscy zajęci byli tym, że zmienili potki, zrobili, że nie ma już leczenia za killa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mało kto zauważył, że nasza nowa broń, czyli Scoped AR, czyli to jest ta broń nowa, która strzela, zaraz wam pokażę, która, jak tylko ją znajdę. Ta nowa broń, której nikt tak bardzo nie lubił. Wszyscy uważali, że jest beznadziejna, że jest badziewna i tak dalej, i tak dalej. Ona dostała niesamowitego buffa. Ponieważ zmienili zupełnie jej działanie. Już teraz naboje nie lecą tak jak zawsze, tylko teraz naboje, słuchajcie, od razu biją przeciwnika. Jak widzę, widzę tam dwóch gości, okej. Okej. Spróbujemy zdobyć tą broń, póki nikt się nami jeszcze nie zajmuje. I słuchajcie, jak nam się tylko uda, to wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Ale to jest... W ogóle ta broń jest teraz tak bardzo broken, że muszę ją wam po prostu pokazać. Muszę wam pokazać, jak to działa. Bo to jest OP. O kurde. Ale ładnie strzelam, no. Pięknie. Się nie grało, się strzela tak. Słuchajcie, a gdzie jest ta nasza broń? Gdzie jest ta nasza nowa broń? Szybciutko, trzeba znaleźć ją. Jak najszybciej. Żebym wam pokazał, co się pozmieniało w tej nowej broni. O kurde, digielek. Czemu nie? Jasne, że wezmę. Czemu by nie? Tylko dalej nie mamy tej broni, no. Dawajcie mi tą broń. Dajcie mi broń, bo ja tylko i wyłącznie ją chcę. Nic więcej. Tylko tą broń. Dawaj. Tutaj nie ma, prawda? Nie ma. Okej, gość, nie wiem co to było. Ale że się nie trafił troszkę. We mnie. Czy ty miałeś tą broń? Powiedz, że ty miałeś. Nie, on na pewno nie miał. Na stówę, nie? Tak to by strzelał do nas z niej, nie? Kurcze. Kurcze blade. Trochę słabo, powiem szczerze. Miałem nadzieję, że już na samym starcie ją dostanę. To może wyjdziemy tutaj, słuchajcie. I spróbujemy ją znaleźć jeszcze tutaj na zewnątrz. Może ci goście ją mieli, albo coś w tym stylu. Jak nie, no to nie wiem. Nie wiem, będziemy szukać. Ale pewnie od razu ją znajdziemy za chwilę. O kurcze. Słyszę strzały. Ostre strzały. Dobra, wlatujemy tam na górę, co? O nie! Co, gdzie ktoś jest? Nikogo tutaj nie ma, nie widzę nikogo. Myślicie, że ktoś... Tam jest ktoś, patrzcie! Patrzcie na to! Biorę granaty i lecę do nich. Ale będzie zabawa. Oni się tam biją, czy co? Co tu się stało w ogóle? Czemu ten gościu w ogóle nie mógł we mnie trafić? Nie wiem, nie pytam. Bierę to, po prostu. Zamienię sobie to z powrotem. Okej, jest gitara. Słuchajcie, ale broni dalej nie mamy, tej OP broni nowej. O co chodzi, no? Gdzie ona może być, jak myślicie? Tutaj jej też nie ma, ale jest nowy ten pistolecik, ale... Nie, tam bierzemy sobie shockwave'y. Nie ma co brać tego nowego pistoletu. A ja dalej lecę w poszukiwaniu naszej nowej broni. No niemożliwe, że jej nigdzie nie ma. Czy to jest zielona, szara broń, kurde no. Jak tak może być? Jak tak może być w ogóle? Musi gdzieś tu być. Nie ma jej, serio? Ta nowa AR-ka podobno jest taka OP. O, jest gościu. Jest gościu kolejny. Biegnę do niego, ale tej AR-ki nigdzie nie ma. Nie widzę przynajmniej. O-o! Sorry, memory, że tak wpadłem do ciebie. Bez zapowiedzi. Dobra, gdzie coś... Naprawdę, nikt nie ma tej broni, w sensie... Ja nie wiem, czy nikt jej nie bierze? Bo wszyscy myślą, że jest słaba, czy co? Ale ta broń jest po prostu... Nikt, słuchajcie, nie zauważył, że ona jest zmieniona. O! A co to? O nie, to jest ten nowy ten? O kurcze. Tu nikogo nie ma. O, jest!
Już wykopali, słuchajcie, bunkier! Tak jest, ciekawe co w tym bunkrze jest. Mi się wydaje, że ta nowa postać, którą widzieliście. A, zresztą nieważne. Dobra, nie będę gadał. Nie będę gadał. Zobaczymy, przekonamy się, co tam będzie. W każdym bądź razie lecimy w poszukiwaniu broni! Tym razem się uda, zobaczcie. Patrzcie na to. Tutaj będzie. Tutaj będzie, prawda? Prawda, że tutaj będzie? Nie? Nie, serio, nigdzie jej nie widzę. Serio. Okej, tu może. Też nie. Kurde, gdzie ona mogłaby się kryć? Gdzieś w jakimś mieście trzeba szukać chyba, coś tak mi się wydaje. O, na słone, co? Na słonych może być. Ale dziwne, że ci gracze są tacy słabi, co? W opór słabi. W opór łatwo ich się zabije wszystkich. Ja nie wiem, o co chodzi, ale... O, tutaj może będzie. Tak, jest! Jest, nie, to shotgun. O nie. Gdzie jest nowa broń? Nie ma? Come on, no. Come on. Gdzie jest nowa broń? Ja chcę pokazać, jaka ona jest OP. Wszyscy ją jednak biorą? Nie, tam niemożliwe, niemożliwe. Ludzie jej nie biorą, ludzie jej nie biorą. Właśnie dlatego nagrywam ten odcinek, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Dlaczego wy jej nie bierzecie na przykład? Właśnie po to nagrywam. Czy tu jest? Nie ma. Nic nie ma. Nic nie ma, tu też nic nie ma. Ej, w ogóle nie ma żadnego gracza, nie ma żadnej broni. Niczego tu nie ma. Dobra, lecimy w tą stronę. Może na słonych strzechach ktoś ją zostawił i sobie nie wziął w ogóle, albo o tam, w pirackim. Nie, tam na pewno nie ma. Więc polecimy tutaj. Mi się wydaje, że kogoś tutaj spotkamy w ogóle. Kto może mieć tą broń? Więc myślę, że... O, a to co? Nie, to jest akaczyk. To jest akaczyk. Pamiętajcie, że ta broń jest szara i zielona, więc powinna być łatwa do znalezienia, ale jak widzicie, wcale nie jest aż taka łatwa. Nie wiem dlaczego, czy oni jej zmniejszyli, kurde, drop rate, czy co? Nie czaję kompletnie, ale czaję na pewno to, że ktoś tutaj jest. Na 100% ktoś tu jest. Ktoś tu się kryje. I słuchajcie, zaraz będzie fight. Za 25 sekund będzie fight. Za 10 sekund. Za 4, 3. O nie, jest ta broń. Ale to nie o to nam chodziło. O, co to było? Czy ktoś strzelił do nas z tej? Z boła? Czyli z łuku? No i nowszego? O kurde. Tak, ktoś strzela w nas z łuku. Ktoś do nas strzela z łuku! Jest nowa broń? Jest nowa broń, słuchajcie, tak! To o tą broń mi chodziło. Teraz wam pokażę, o co mi chodziło. Dlaczego ona jest taka OP? Patrzcie na to. Spójrzcie tylko na to. Ona teraz ma coś takiego, że nie lecą naboje, tylko od razu uderzają jakby. I patrzcie na to, co się dzieje. Tylko gdzie jest ten gościu z łukiem? Nie mam zielonego pojęcia. Ja mam balony, słuchajcie. Ja mam jeszcze jumpada. Więc generalnie ja bać się nie muszę. Mogę sobie leczyć na spokojnie. Na balonach. Pyk. Pyk. Kicać sobie jak w najlepsze. Po prostu. A tą broń wam jeszcze pokażę. Jeszcze 15 graczy jest, żeby po prostu ich zniszczyć tą bronią. Ona jest tak broken, że ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie jej nie biorą. Nie rozumiem kompletnie. Tym bardziej, że wszyscy progracze wiedzą o tym oczywiście, że ta broń się zmieniła. I wszyscy progracze normalnie piszą o tym i mówią, że ta broń jest OP. Że ona im się strasznie podoba, że uwielbiają nią grać. Tifil, kurde, słuchajcie, mówi, że ta broń jest super. Ninja mówi, że ta broń jest super. I że po prostu niszczy wszystko, co się da. Że jest lepsza niż AK, czy jest lepsza niż M4, a ludzie, kurde, dalej ją wyrzucają. I dalej nie zdają sobie sprawy z tego, że ta broń naprawdę, po tym małym update'cie, który sprawił tylko to, że naboje z niej nie lecą, tylko od razu uderzają, sprawia, że ta broń jest naprawdę, naprawdę broken. Więc stąd ten mój filmik też dla was, żeby was poinformować, że jak znajdziecie tą broń następnym razem, żeby jej nie wyrzucać bezmyślnie, tylko żeby po prostu zastanowić się, może nią zagrać, spróbować coś z nią zrobić. Bo zobaczcie sami, co się dzieje. Zobaczcie sami, co się dzieje, po prostu. Gościu nie wie, co się dzieje, nie? Gościu nie ma zielonego pojęcia, co się właśnie wydarzyło. A to wszystko za sprawą, słuchajcie, scope tego, tej broni, no. Słuchajcie, nawet na blisko jest dobra. Nawet na blisko jest spoko. Widzicie? No, dobra, lecimy dalej. Lecimy wyżej teraz, tym razem. O kurde, o kurde. Gościu nie wiem, skąd strzela, więc... Nie widzę. O, widzę.
kurde. O, dobra, zabity. Ale było blisko, słuchajcie. Było blisko. Niestety nie scout RE. O nie. Nie wiem, czy to do mnie strzela, czy do kogo. Ale generalnie się troszkę boję. Słuchajcie, maskara. Maskara bym wymienił, słuchajcie, tak czy siak. Ale, bo Scar to jednak Scar, legendarny. Ale, słuchajcie, nie wymieniam. Specjalnie, żeby wam pokazać po prostu, jak działa ta broń, jak dobra jest. Specjalnie dla was nie wymieniam ją. Weźmiemy sobie w ten sposób, pyk. Lecimy niżej, może będzie... Może będzie tutaj jakieś leczonko? Czy coś w tym stylu? Zobaczymy. Jakiś ten? Nie, nic nie ma. No dobra, trudno. W każdym razie przeładujemy wszystko i wam zaprezentuję jeszcze, jak działa ta broń. Ona jest po prostu OP! OP, mówię wam. Niesamowicie dobra jest. Dobra. Lecimy dalej, słuchajcie. Czekamy na gracza jakiegoś, żeby tu podszedł, czy coś zrobił. Ale naprawdę, Scar legendarny. Normalnie bym wziął, ale w związku z tym, że mamy ten odcinek... O, patrzcie! Może będzie Jack-Jack. Może będzie Jack-Jack. Jeszcze jedno. Nie ma Jack-Jacka. Kurde, Scarito też legendarny. Aż żal, słuchajcie, żal tego nie brać, ale niestety. Niestety, niestety, mamy odcinek o tej broni. Zresztą ta broń jest na tyle dobra, że ona naprawdę porównywalna jest do Scara, jak dla mnie. Ja uważam, że ona jest bardzo porównywalna do Scara. Więc... Generalnie nie tracę aż tak dużo, tylko po prostu wiecie, jak to jest. Naprawdę uważam, że ta broń jest mega porównywalna do Scara. Jedno i to samo. Dobra, gdzie będzie kolejna strefa? Poczekamy sobie na spokojnie. Ognicho w sumie mogę odpalić, bo czemu nie? Uleczymy się do końca. Szkoda, że nie mamy jakiejś dużej potki. To jest słaba opcja, ale... O kurde! Gdzie on jest? Gościu, gdzie ty jesteś? O kurde, o kurde. O kurde, gdzie ty, gościu, jesteś? Zobaczcie tą broń! Czy ona nie jest OP? Po prostu zobaczcie na to, co się dzieje w ogóle. Gościu jest w szoku, nie wie, co się dzieje. Ma Scara jakiegoś legendarnego i myśli sobie, mam Scara legendarnego, nic mi nie zrobi. A ja normalnie wyciągam sobie zieloną broń i go zabijam jak chcę, bo ona jest po prostu niesamowicie broken i ona na pewno będzie zmieniona, więc póki co, słuchajcie, grajcie tą bronią, bo ona jest naprawdę niesamowicie dobra. Grajcie nią non-stop. Po co grać czymś innym? I jeszcze ta broń jest taka łatwa do znalezienia, nie? To już jest w ogóle. To, że ta broń jest taka prosta do znalezienia, to jest najmocniejsza rzecz w tym. Naprawdę, ona jest zawsze. Tak łatwo ją znaleźć. Czy ja mu pomagam zejść? Słuchajcie. O! No chyba mu nie pomogłem jednak zejść. Może troszeczkę mu pomogłem. O Boże. O nie. O, jest duża pota, słuchajcie. Jest, ktoś zostawił nam specjalnie dużą potę. Specjalnie dla nas. Słuchajcie, jestem pewien, że to zrobił specjalnie dla nas. Dziękujemy bardzo, dziękujemy temu panu, który zostawił nam tą potę. Dziękujemy bardzo, lecimy. Lecimy dalej, słuchajcie, scope R. Słuchajcie, jesteśmy w samym środku strefy, więc generalnie nie mamy się czego obawiać. Może przeładuję sobie shotguna co najwyżej. To wszystko i zobaczymy, gdzie jest kolejna strefa, bo to mnie bardzo zastanawia. Ale to zaraz, jeszcze minuta, kurde, jeszcze minuta, ja tutaj łażę i nic nie robię. Bo słuchajcie, no, co ja mam robić, co ja mam robić? Jak ja nie wiem, gdzie ktoś może być, w którym miejscu może się kryć, co tutaj sobie wymyśla. Zaraz mnie jakiś snajper... O. Zaraz mnie tu jakiś snajper zacznie strzelać i będę miał ze swoje. Tym bardziej, że on leci właśnie... O kurczę, nie jest łatwo tym trafić, szczerze mówiąc, szczególnie jak gościu leci w ten sposób. O, dobra, widzę gościa. Dobra, widzę gościa. Widzę dwóch gości w sumie, już teraz. Już teraz mam namierzanie na obu. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest, w którym miejscu dokładnie teraz. W tym momencie się kryje. Czy będzie szedł do nas? To mnie ciekawi, czy będzie do nas szedł. Tym bardziej, że, słuchajcie, nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, że ja mam scoped air. Tara.
Tak jest, kurczę. Dobra, wejdziemy sobie troszkę wyżej znowu, żeby zobaczyć tego gościa tam. A go chyba nie ma. A ten snajper, gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy on czeka dalej? My mamy, słuchajcie, dwa jump pady, więc w sumie bez spiny luźno. A tamtego gościa nie widzę. Jak nie było, tak nie ma. Snajperito. Snajperito, pokaż się! O, o. Lecę stąd. Gościu, popatrz, jaką ja mam broń. A ty chcesz się ze mną strzelać? Popatrz, jaką ja mam broń, a ty chcesz coś, cokolwiek ze mną robić w ogóle? O co chodzi? O co chodzi? On poleciał na kolejnego gościa. Boże, ta broń jest taka OP! Słuchajcie, ta broń jest taka OP. O nie, jeden strzał. Jeden strzał w gościa. Jeden strzał i gościa nie ma, no. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że ja go nie zabiłem? Dobra, przeładujemy tu. O nie. Słuchajcie. Co ja mam wam tu powiedzieć po prostu w tym momencie? Tutaj, w tym momencie. Teraz, tu i teraz. Dwóch gości, z dwóch stron. Ja mam tylko tą OP broń, nową. Nie wiem, co mam robić, szczerze mówiąc. Daję z siebie wszystko. Okej. Okej, gościu, jesteś martwy. Jak dla mnie, ty już nie żyjesz. Nie wiem, gdzie jest ten drugi, nie? To jest najgorsze. Nie wiem, gdzie jest ten drugi, to jest najgorsze. O tak, jest, słuchajcie. Nie wiem, co się z tamtym stało i gdzie on umarł, ale słuchajcie, nowa broń. Pierwsza gierka, którą zagrałem w ogóle z tą bronią. Pierwsza gierka dzisiaj. I słuchajcie, coś takiego, no ta broń to jest najbardziej broken rzecz, która jest teraz w Fortnite'cie. Więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie łapy w górę, że zasubskrybujecie oraz że zostawicie, słuchajcie, że wpiszecie kod JPEG w sklepie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą grę. Było epicko. Elo. Cześć. A i piszcie tą broń. Zawsze jak ją obejrzecie, zawsze jak ją znajdziecie, grajcie nią. Serio. Serio jest OP. Elo.